do Setmana przyszła Jagoda i pyta. Tak. Jak facetowi, z którym się fajnie gada, ale który jest ogrem i śmierdzi mu z twarzy. Z pyska. Tak, z pyska. I ma nieuprasowaną koszulę, niezrobione paznokcie. Jak mu powiedzieć to, że chciałabym, żeby o to zadbał. Jeżeli jest ogrem, to najlepiej tak zrobił to Shrek. Powiedz mu, zainwestuj w tiktaki. To jest najprostsze. Natomiast, jeżeli nie jest ogrem, to uważam, że można mu to powiedzieć prosto, w taki prosty, informacyjny sposób. To znaczy, jak chcesz coś od faceta, żeby on zrozumiał, a nie przyjął, że to jest aluzja, to możesz mu powiedzieć, wiesz, lubię cię. I po przyjacielsku ci powiem, że w tej koszuli byś wyglądał dużo lepiej, jak była wyprasowana. No ja uwielbiam wyprasowane koszule, bo jak patrzę na faceta z wyprasowanej koszuli, to mi się pojawią motylki w brzuchu i to jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Ty na przykład, jak facetowi jedzie z japy, to ona powiedzieć, kochany, czy byłeś ostatnio u dentysty? Więc może tak być, że przydałaby ci się jakaś wizyta u dentysty, ponieważ oni mają bardzo dobre te środki na to, żeby mieć taki świeży oddech. I wtedy dziewczyny uwielbiają całe ze świeżym oddechem. Nie musisz od razu mówić, że jest jak z ogory. Nie, niekoniecznie. Może być, że oni mają takiego. Spróbuj, jeżeli. A paluszki. A potrafisz zrobić manicure? To mu zrób. To zrób. Jak możesz sama, to zrób. Okay. Czemu nie? Co? Dobra. To będzie ten moment, kiedy go będzie mogła trzymać godzinami za rączki. On będzie czuł ciepło twoich rączek, a to będzie mogła malować paluszki pomalować, no. I sobie tego wyobrażać. On będzie godzinami gotów ci dawać rączkę, żebyś mu trzymała. Nie podaje się pomóc? Podoba mi się. No to jakie masz jeszcze pytanie? To na drugi filmik. A, to na drugi filmik.